Cześć kochani! Cześć, cześć, powitać. Widzimy się ponownie. Dzięki śliczne za wszystkie opinie, które zostawiliście i napisaliście do nas pod ostatnim filmikiem. Zatem, tak jak obiecaliśmy, jak się podoba, działamy dalej, robimy dalej. I dzisiaj będziemy robić... Dzisiaj zaczniemy robić nasze hamburgery z życiczyzny, tak jak powiedzieliśmy na początku. To będzie... Użyjemy mięsa wołowego z antrykota. Jak również użyjemy dziczyzny. Dzisiaj to będzie bażant, a ogólnie pierś bażanta. Bażanty były wcześniej przygotowane, tak jak mówiliśmy, Sebastian, mam pokazać na Instagramie, jak to wszystko wyglądało na początku. W każdym razie zaczynamy od kilograma mięsa wołowego, kilograma dziczyzny naszych bażantów. Dodatkami będzie cebula biała. Ja pokażę, wszystko mamy przygotowane. Proszę bardzo. Następnie dodam trochę czosnku granulowanego. Mamy trochę suszonego tymianku. Oczywiście sól, pieprz. Nasza musztarda Dijon, która nam doda trochę ostrości do tych hamburgerów. A jest ostra jak najbardziej, ja uwielbiam. Jak również nasza świeża pietruszka. Więc zaczniemy od miksu, trzeba będzie wszystko wymieszać. Może zacząć od sikania białej cebuli. To ja będę obierał cebulę w takim razie. I pietruszki. A ja zacznę mieszać mięso. Okej. Jeszcze w tym samym czasie chciałbym podziękować bardzo Wam za to, że nas też subskrybujecie kanał, że dajecie nam łapki w górę, co jest dla nas bodźcem do tego, żebyśmy działali. Oczywiście zapraszam na Instagrama, jak Sebastian wspomniał, na mojego Instagrama Sebastian Chomentowski. Tam piszemy do siebie, wy piszecie, co chcecie, żebyśmy coś przygotowali. Pamiętajcie, Seba jest ekspertem w dziczyźnie, w wołowinie, także mięsne potrawy. Ja wiele ich spróbowałem, nogi się uginają, jest igiełka naprawdę przepysznie. Także zapraszam Was do korespondencji, tam mamy głównie kontakt na Instagramie, tutaj do subskrybowania na YouTube naszych filmików, naszego kanału. Także zapraszamy ślicznie i zaczynamy nasze burgery dzisiaj. A więc zaczynajmy. Okej, okay. Wymieszamy sobie pierw mięso. Jak gdzieś sos. Dobra, nie może zacząć od cebuli. Ja dzisiaj za pomocnika w 100%. Ciekawe, czy się sprawię. Łyżki można sobie odstawić na ten Jasne. Moment. To jest twoje. Tutaj też patrzcie, kochani, te bułki Seba przygotował dzień wcześniej, specjalnie pod nasze burgery. Także nie omieszkamy nagrać, jak takie bułki fajne zrobić do burgerów. Ale to będzie inny temat, inny filmik. Dokładnie. Mam jedną. Czekać, więc zaczynamy od tej strony. Idziemy w ten sposób. Następnie jedziemy w ten sposób. A dwa razy. A jest dosyć cięte. Następnie siekamy je w ten sposób. Dobra. No to ja się biorę za krojenie cebulki dalej. Poczekasz cebulę i zrobię miks na ten. A więc dajemy trochę czosnku granulowanego. My akurat mamy kilo mięsa wołowego, kilo mięsa z bażanta, także jedna taka łyżeczka czosnku granulowanego ma wystarczyć. Jest to inaczej. Następnie mamy suszony tymianek, około jednej łyżeczki, tak samo, pełnej. Dodajemy sobie trochę soli. Nasz pieprz. I nasza musztarda pietruszka. Która ma moc wręcz piekielną. Co ja zacznę od dwóch łyżek stołowych. Tego mięsa jest dosyć sporo.
w ten sposób. Następnie zaczniemy powoli mieszać to, co w naszym miejscu. Różne są kubki smakowe. Mi się przypomina tutaj taka moja sytuacja, jak byłem w Meksyku w knajpie meksykańskiej i mówię tutaj tą przyprawę, tamtą przyprawę i w końcu mówię, patrzę, że wiesz, papryczki narysowane, jedna, druga, trzecia, a na tej nawet pełno tych papryczek. I mówię, to tą są. On mówi, że nie, że to nie dla białych ludzi. że nie na nasze żołądki. Ja mówię, dajesz chłopie. No była mocna strasznie. Oczywiście spróbowałem, bo jestem zdania, że wszystkiego trzeba spróbować, szczególnie z kulinarnych rzeczy. Dokładnie. Ja ci powiem taki chociaż taki trik, jeżeli chodzi o przyprawanie jakiegokolwiek mięsa, czy to są hamburgery, czy są bulbety, czy są to inne rzeczy, to warto jest po prostu sobie przygotować taki mix na początku i powiedzmy zrobić sobie mały kotlecik, następnie go usmażyć i spróbować. Każdy ma inne kubki smakowe, także jeden będzie chciał więcej soli, drugi trochę mniej. Każdy będzie, także warto sobie na początku spróbować i wtedy będziesz wiedział. Tak, też jest to, że czasami czy gdzieś gotujemy albo kupimy akurat inną sól. Ja też wiem po swoim przykładzie, że zacząłem przesalać potrawy. Okazało się, że sól była innej grubości, po prostu była bardziej miałka. Tak. No i wiesz, niby chwycisz, wrzucisz, ilość ta sama, tak? Ale większy granulek było mniej i potrawy były lekko przesolone po prostu. Dokładnie. Ale zawsze można to wytłumaczyć w tym przypadku moim, że trafiła strzała Amora, wiesz, i jak to mówią, zakochany człowiek, no to przesoli. Okej, nasz mięs jest mniej więcej wymieszane, więc potrzebujemy też tej cebulki naszej i pietruszki, które poczekamy za chwilę. Jak sobie powoli zacznę rozgrzewać patelnię, bo patelnia musi być gorąca. A co powiesz na to? Już masz cebulkę gotową. Proszę cię bardzo. Co powiesz, że... Bo jedni dodają cebulę surową, a drudzy najpierw ją krystalizują na patelni przed dodaniem do mięsa. Nie, ja zawsze ją najpierw karmelizuję na patelni, żeby ją zmiękczyć z dodatkiem soli. Dopiero ją przestudzam i dodaję dopiero do mięsa. Nie, no. Nie dodaję surowej cebuli do mięsa, dlatego że jednak jak to mięso smażysz, to ta cebulka jeszcze nie jest gotowa w środku. Także ja wolę ją najpierw przesmażyć i tak samo nadajemy jej w ten sposób smaku podczas karmelizacji. Mm-hmm. Dokładnie. Ja też jestem tego zdania, że warto jest to zrobić. Jak dodam cebulę, to sobie zrobię właśnie taki mały kotlecik. Spróbuję, czy będzie trzeba więcej soli i pieprzu, żeby wkarmić, zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądało. A następnie... Testera machniemy. Tak, tak, dokładnie, testera. A następnie sobie formujemy hamburgery. Odsmażujemy, skarmelizujemy je na patelni. A później sobie je wykończymy w piekarniku, nie? Super! Nasza temperatura będzie gdzieś około 200 stopni w piekarniku. Myślę, że około 10 minut to będzie max i będą gotowe. Tak jak wcześniej mówiliśmy, mam do tego bułki, briożki. Użyjemy sobie trochę... mamy tutaj sałatę typu... Baked jam, jak po prostu byś powiedział. Młodą, malutką! Będziemy mieli do tego tak, zrobimy sobie jeszcze pikle, czyli nasze górki konserwowe, trochę majonezu, czerwona cebula, pomidorki, zazwyczaj to było na tyle w środku. Wszystko to co powinno być w porządnym hamburgerze. A co powiesz na to, jak dają czasami duży plaster surowej cebuli do hamburgerów? Tak, tak, to właśnie użyjemy właśnie specjalnie czerwonej cebuli, która będzie surowa. Są dosyć cienkie plastry. Ja... Powiem ci, że uwielbiam. Ja również. Jak najbardziej. Okej, to ja już teraz tylko czekam na to, żeby nasza cebulka doszła. Tak, tak, ona już jest prawie gotowa. Ja już mam tutaj, widzicie, przemieszane. Seba już dodał wszystkich rzeczy, które miały być dodane. Także
już jest fajnie. I teraz dam mi tylko cebulkę, znowu przemieszam to i będziemy jechać. Dobra, ona już jest podsmażona, ale jak tutaj widzicie. Tutaj może ją pokaż, także, to tutaj oni będą widzieli. Także my sobie ją zajmiemy z ogniem w tym momencie. Zostawię ją na patelni, żeby ona lekko przestygła. A następnie dodamy ją do miksu. Zatem widzimy się za chwilę, jak nasza cebulka trochę ostygnie, żebyśmy nie zaparzyli mięsa, tak? Bo dokładnie. Chyba o to chodzi. O to chodzi, żeby nie zaparzyć mięsa. Tym bardziej jak robicie już te hamburgery i zostawiacie, chcecie zostawić ten miks na później. Także w momencie, kiedy dajecie gorącej cebuli, mięso po prostu szybciej się zacznie psuć. Będzie warto cebulę stawić, żeby studzić przed dodaniem do zimnego mięsa. Taka jest zasada. Gorące, nigdy nie mieszacie gorącego z zimnym. Szczególnie mięsem zimnym. Dokładnie. I tego się trzymajmy. Widzimy się, jak ostygnie cebula. Okej, nasza cebulka już jest przestudzona, skarmelizowana, więc dodamy ją do naszego miksu. Zapach jest wyśmienity, słuchajcie. Ja w ogóle uwielbiam cebulę, czosnek na patelni. Mega, mega. Te zapachy, aromaty w kuchni. Chyba każdy lubi, nie? Jest to smak karmelizowanej cebuli, daje całkowicie co innego. Jest idealny. Dobra, gotowe. To ja już wieszać. Od razu zabieram się za wyrabianie. Pamiętajcie, że sobie zrobimy taki mały starter, jak mówiłem wcześniej, żeby spróbować po prostu, jak to wszystko smakuje. Jasne. Co nagrzeje patelnię, wszystko niby. Dobra, nasz tester jest gotowy, także ja wam pokażę. Taki mały tester. Zrobimy sobie patelnię na chwilę. Tutaj sobie przyłożymy tester, którego zaraz spróbujemy. Ocenimy, czy potrzebuje więcej soli, czy pieprzu, czy może musztardy. Tyle jeszcze raz. Okay. Co myślisz? Dla mnie jest idealna. Mnie się wydaje, że wszystko jest tak, jak powinno być. Także przypraw, będziemy potrzebowali musztardy tak samo. Więc zaczniemy sobie formować nasze hamburgery, a w międzyczasie możemy sobie na przykład pokroić cebulę czerwoną, naszą sałatkę i nasze pikle, pomidory, także to będzie już przygotowane. A następnie osmażymy nasze hamburgery na patelni, skarmelizujemy z jednej i drugiej strony i wykończymy je w piekarniku, tak jak mówiliśmy wcześniej. Tutaj mamy już przygotowaną platformę. Tak jest, żebyśmy składali nasze hamburgery. Także Seba będzie obsmażał hamburgery, a ja w tym czasie co? Zajmę się przygotowaniem tego, co mówiłeś, czerwonej cebuli, piklów. Pikle. Ja pamiętam fajną opowieść, kiedyś pracowałem z Gurolem i on zawsze do mnie mówi, krzyczy od rana zawsze, nie? Seba! Ja mówię, co jest? Seba, ja u Guro mam. Także to było jego zaproszenie na rozgrzewający napój, herbatkę z czymś tam. Dobra, nie będę owijał tu dalej w bawełnę, tylko biorę się za cebulkę. A hamburgery formujemy w rękach, wiadomo, zależy się od tego, jakiego rozmiaru chcecie, możecie użyć tak samo metalowych ringów, żeby one były równe. Ale zrobimy je w rękach, żeby takie hamburgery dla nas wystarczą, co myślisz? Pewnie, że tak, jak najbardziej. Fajne właśnie są te, jak to powiedziałeś, w ringach, różne foremki okrągłe do formowania, że nie po prostu wkładamy i wciskamy sobie, tak, formując sobie. Można też robić wtedy różne inne kształty. Na przykład widziałem kiedyś pomysł fajny na walentynki, że formę wzięli serduszka, tak, i robiły serduszka po prostu. Jak my robimy w restauracji, to przeważnie używamy na walentynki właśnie, jeżeli robimy jakieś desery, to używamy właśnie takiej foremy z serduszkami, żeby to fajnie wyglądało. A jeżeli chodzi o burgery, też właśnie używamy ringów, żeby one były identyczne, a jak również miały tą samą wagę. Także słodki, fajny pomysł, naprawdę. Szczególnie panowie, jakbyście coś przyrządzali dla swoich dam, robi robotę, na pewno. Nie pożałujecie. Wracając do cebulki, powiedz mi,
Tak, tradycyjne, cienkie plasterki. To samo z pomidorem, z ogórkiem. Półki nasze stosujemy sobie tak samo w piekarniku, na sam koniec, jak już te burgery będą do siebie dochodzić. Bułeczki. A będziemy je lekko przesmażać na patelni, w tym tłuszczyku, który mamy. Powiem ci, że możemy. Możemy albo zrobić piekarnika, albo na patelni, w zależności jak tam to uważa. Myślę, że tutaj będzie nam dużo wygodniej, jak wyciągniemy już burgery z piekarnika, to wtedy lekko podgrzejemy sobie tą patelnię, która będzie miała tą kwintesencję mięsa i tego soczku, nie? Na sobie. Wszystko ładnie z pieczy, karmelizuje się w tym momencie. Działamy. Troszeczkę się odsunę. Dobrze, że można podjadać. Szczególnie pomidora. Myślę, że ja wolę górki. Konserwowe. Jak górą z opowieści. Ogóreczki są zacne. Fajne, twarde, słuchaj. Spróbuj sobie ogóreczka, jak... Mega. Powiedz mi, jak go chcesz? Duże plastry? Tak, większe plastry. Czyli pod skosem, kochani, nacinamy im więcej. A jak nie, to po długości po prostu i wtedy mamy już zupełnie bardzo, bardzo, bardzo duże plasterki. Tego potnę lekko pod skosem. Ale tu zaraz hop, hop, hop i proszę bardzo, takie plastry w sam raz, 2-3 wrzucamy do burgera naszego i mamy. Ja mam, że to jest strony, to jest już sprawie skarmelizowane w jednej z drugiej strony, także wow. Przełożymy je do blaszki i jak mówię, 200 stopni w piekarniku, góra 10 minut. One muszą być dobrze wysmażone, dlatego że mamy tą pierś smażanta, która musi być wysmażona. Musi być wysmażona. Fajnie, powiem ci, że jadałem i jadam dziczyznę, może nie tak często, ale bażanta w połączeniu z wołowiną pierwszy raz mam okazję spróbować. Oddzielnie je jadałem, jedno i drugie jest przepyszne i fajne kompozycji można robić, ale razem daje wyjątkowo ciekawy bukiet smaków. Dokładnie. Burgery możesz zrobić praktycznie z wszystkiego, także warto jest zmieniać co jakiś czas, próbować czegoś innego. Może to być dziczyzna, może to być baranina, w zależności od tego, co komu pasuje. Jasne. Na chwilę. Zacznijmy sobie formować resztę burgerów. Ja już mam przygotowane. Sarda już mówiłeś, jest niepotrzebna. Aha, i nasza baby sałata. Tu mamy kawałek, coś co się nam tu nie nadaje. Dobra, jedziemy dalej. Będziemy przygotowywać przede wszystkim cztery burgeryki, czyli żebym za dużo tego nie zrobił, ale wykorzystam dwie główki, żeby mieć duże, ładne plastry. To super, mamy tak trejskę na 6 burgerów, także zrobimy te 6 w tym momencie, a resztę miksu zostawimy na później. Także przykryjemy to na razie ściereczką, żeby sobie mamy gdzieś stoi z boku. Jasne.
Jak mi pięknie ta kompozycja wyszła, patrzcie, tu się metnę sobie przed kamerę. Także z tego będziemy już mieli gotowe i będziemy komponować sobie burgeriki. I będziemy je jeść. Zapach już wskazuje na to, że będzie to magia. Magia dzisiejszego dnia. A jeszcze na pewno tego odcinka. Gotowi do wykoszenia w piekarniku. Także... Piekarnik już mamy rozgrzany, przypomnij na jaką temperaturę? 200 stopni, maksimum 10 minut. To zależy od silesu, od większej jakiej będą wagi te burgery. Także musicie uważać. Nasze są mniej więcej koło 6 uncji, czyli po 180 gram, 160 gram. Także ten wystarczy 10 minut w górę. Jeżeli będzie wiadomo, jeżeli będą to większe burgery, będą potrzebowały więcej czasu, jeżeli mniejsze, mniej czasu. Także w każdym razie muszą być dobrze wysmażone. To jest najważniejsze. Zatem kończymy, wrzucamy je, idziemy do piekarnika, kochani, i widzimy się za chwilę, jak będziemy już mieli gotowe burgery wyjęte świeżo z piekarnika. Ok, jesteśmy z powrotem. Nasze hamburgery już są gotowe, tak jak mówiliśmy, wygrzeliśmy je w piekarniku. Wyglądają idealnie. Teraz są soczyste, są dobrze wypieczone. Także zaczniemy wyskładać nasze burgery, a zaczniemy mianowicie od dostania naszych bułek. Tej papryki smażyliśmy je na początku, więc suła patelnia, nie potrzebuje żadnego tłuszczu. Mały ogień i wkładamy nasze bułki. One powoli się stosują, dojdą do siebie, a następnie zaczniemy je składać. Jasne. My akurat sobie użyjemy do naszego wykrzyjenia, naszych burgerów, użyjemy nasze pomidorków, czerwona cebula, nasze pikle, nasza sałatka, trochę majonezu i jak to lubi, może też trochę jeszcze ustawić. Właśnie tutaj, jak dodawaliśmy do mięsa, a jest mało pikantne, to zawsze możemy to uzupełnić później na samym końcu, dodając takie rzeczy. Ja tu zauważyłem, dzięki Sepciu, że nie dostaję tutaj tego na zy, bo cienka to nie jest, ale jest ładnie. Jak to ludzi, więc cienkie plasty, niektórzy wywołują grubsze plasty. Także... Pewnie, że tak. Pewnie, że leży. Mamy już talerzyki, mamy wszystko i tylko kwestia podgrzania naszych bułeczek. Jak mówię, te bułeczki można zrobić, możesz podgrzać je w piekarniku jak chcesz, możesz je zrobić na grillu, możesz je zrobić na patelni. Chyba jest fajnie na takiej patelni już, na której było, co było urobione, no, nasze mięso, wszystko. Ona też przechodzi właśnie dokładnie tym aromatem całym z naszych burgerów. Dół jest prawie gotowy i zaczniemy powoli składać. I później najlepszy moment, który ja uwielbiam. The best forever, jak to się mawia. Ach, jedzenie. Dobra, nasze bułki są stosowane, więc zaczynamy. To sobie wykończymy od razu. Zaczynaj. Łódki, dołki. Proszę iść pierwszy. Okay. Ja zacznę od majonezu. Także inaczej ludzie lubią majonez. Jasne. Trochę sałaty. W naszych pomidorach i pitlach. Ja skorzystam z tego, że dodam sobie trochę jednak musztardy, gdyż ja lubię pikantne rzeczy. Lubię wyrazisty ten smak, mocny taki. No ja też poproszę je. Proszę cię bardzo. Pikelki, proszę. Okej, okay. To jest dla siebie jeden.
Ręce, pęce! Ten się do mnie uśmiecha! Więc padam w moje ręce. To są, już nasze hamburgery złożone, także może przykroimy jednego, pokażemy jak on wygląda w środku. Słuchajcie, tak wygląda, tak. Jak widzicie, są masywne, także wystarczające do nas na lunch. No i działamy. Działamy i będziemy próbować. Okej, zobaczcie jak to wygląda z bliska. Jeszcze raz. Postaram się tutaj przybliżyć ten motyw. Więc spróbujmy. Okej, więc zaczynajmy. Przekrojmy je, zobaczmy jak one w środku wyglądają. Jeszcze pokażemy. Voila! Wszystkim. Jeszcze. Ja wam pokażę. Bo są idealnie w środku wypieczone. Nowe, soczyste. Ślina mi po brodzie leci. Więc zaczynamy. Słuchajcie. Testowanie. Co myślisz? Pełen ukłon. Mega. Mega, poczynając od bułki, przez wszystkie świeże warzywa, dochodząc do burgera, którym przechodzi smak z tej wołowiny. Dziczyzny tak samo. No. Współgrałem idealnie. Myślę, że efekt końcowy. Jest. Ja jestem generalnie zadowolony. Jest przepyszny, słuchajcie. Nie pamiętam, kiedy jadłem tak dobrego burgera. Dzięki Ci, Sobciu. Nie ma za co. Bardzo, bardzo fajne. Słuchajcie, jeszcze raz zapraszam do subskrybowania, udostępniania filmu. Komunikujemy się na Instagramie, na Sebastian Komentowski. Tam mnie znajdziecie. Możecie pisać do mnie. Do siebie również przesyłam wszystkie wiadomości. Dzięki, że jesteście. Trzymajcie się. Pozdrowienia. Do zobaczenia następnym razem. Hej. Dzięki za wszystkie łapki w górę.